Policja z Piekar Śląskich zatrzymała sprawców dewastacji schronu w Dąbrówce Wielkiej. Doszło do niej we wrześniu. Zatrzymani mężczyźni próbowali ukraść metalowe elementy, żeby sprzedać je później na złom. Sprawcy są pod dozorem policji, grozi im do 8 lat więzienia. Karolina Komada. Przetrwały prawie 100 lat w całkiem dobrym stanie, aż kilku mężczyzn postanowiło wyciąć z nich metalowe elementy. Schrony bojowe z lat 30. XX wieku w Piekarach Śląskich zostały częściowo zniszczone kilka tygodni temu. Teraz policja zatrzymała kilku sprawców. Kryminalni ustalili i zatrzymali dwóch mieszkańców Piekar Śląskich. Kolejnych trzech mieszkańców Piekar Śląskich, wiedząc, że ich tożsamość jest znana policji, sami stawili się u prokuratora. Jak ustalili również piekarscy kryminalni, w nocy, kiedy zostali zatrzymani mężczyźni, ustalili, że w Gliwicach dokonali również kradzieży elementów torowiska o łącznej wartości 3,5 tysiąca złotych. Mężczyźni usłyszeli zarzut zniszczenia zabytkowego schronu oraz kradzieży. Łącznie zostały zniszczone trzy schrony. Dwa pierwsze, P13 i P21 o nazwie Tradytor, zostały uszkodzone pod koniec sierpnia, a trzeci schron z obszaru Warownego Śląsk we wrześniu. Jak na razie zostali zatrzymani sprawcy uszkodzenia tylko tego ostatniego schronu. Zniszczenia są nieodwracalne. Tego się nie da naprawić. No to jest, wie pani, wysokogatunkowa stal, grubość około 20 cm, więc to można połatać, ale to ja bym tego nie nazwał naprawą. Te uszkodzone, natomiast ten wycięty, no tam jeden kawałek waży około 300 kg. Te wycięte fragmenty są zabezpieczone na jednym z naszych obiektów, który jest udostępniony do zwiedzania, więc będą pokazywane jako fragmenty tej wyciętej kopuły. Decyzją prokuratora sprawcy zostali objęci policyjnym dozorem i poręczeniem majątkowym.